Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Wykształcenie, które pozwala zdobyć ta uczelnia, stanowi solidny fundament dalszego rozwoju zawodowego, a dla pracodawców poszukujących kandydatów do pracy to gwarancja, że ów kandydat, ta osoba posiada odpowiednie przygotowanie do aktywnego rozpoczęcia życia zawodowego. Dzisiaj w zmieniającym się świecie bardzo szybko zmieniają się oczekiwania rynku oraz pracodawców. Dlatego oprócz wiedzy technicznej niezmiernie ważne są również cechy osobowościowe kandydata. Jego otwartość na wiedzę, stałe poszukiwanie nowych kompetencji, jak również zwykła ciekawość świata. Pracujemy też w środowisku międzynarodowym, stąd też umiejętność dotarcia do międzynarodowych gremiów, szukania kontaktów, szukania nowych technologii poza granicami kraju jest również niezmiernie ważne. Nazywam się Agnieszka Tarnawa, jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo oraz studiów Executive MBA. Całą swoją karierę zawodową związałam ze Skanska. Rozpoczynałam pracę jako inżynier budowy, by później pełnić różne role techniczne w ramach firmy. Przez wiele lat pracowałam jako menadżer projektu i w tym okresie byłam uczestnikiem, bądź byłam odpowiedzialna za realizację wielu obiektów kubaturowych we Wrocławiu i w okolicach. Jestem dumna, że skończyłam Politechnikę Wrocławską i jestem dumna, że pracuję w Skanska, która pozwoliła mi ten swój rozwój zawodowy w taki sposób poprowadzić. Skanska to firma, która stawia na zrównoważony sposób prowadzenia prac, na ochronę środowiska i na innowacyjne podejście. To są bardzo ważne rzeczy, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi dzisiaj świat. Branża budowlana, jak większość sektorów technicznych, zdominowana jest przez mężczyzn. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że coraz więcej dziewcząt próbuje swoich sił w zawodach technicznych, w tym w budownictwie. Myślę, że od przyszłych inżynierów i inżynierek będzie zależało coraz więcej, ale też takie są oczekiwania zmieniającego się świata i oczekiwania społeczeństwa wobec innowacyjności, zmian technologicznych, jak również zmian klimatu. Musimy projektować budynki w coraz bardziej zrównoważony sposób, myśląc o przyszłych pokoleniach.